Ale jak to jedzie? Już leci. No dla mnie bardzo trudne, nie jeździliśmy nic od Gliwic tak szybko tak naprawdę, więc taki musiałem się rozjeździć, była pierwsza pętla bardzo ciężka. Zaczęliśmy odrabiać tak bez ryzyka, no parę z nas postawiło bokiem, ale mam nadzieję, że dojedziemy spokojnie. Auto też jest takie, no przygotowane, ale nie tak jak byśmy chcieli, więc jeden start w tym sezonie przypuszczalnie, może jeszcze jeden. Tak treningowo naprawdę tutaj, bo koło no klasyk. W 2004 roku jechałem tutaj jako K na rajdzie krakowskim, więc sentymentalnie postanowiłem tu przyjechać. Jaki plan na odcinek miejski? Coś pod kibiców, czy bardziej na czas? Powiem tak, na każdym zakręcie szybkim lewe przednie koło dostaje takie wibracje od krzywej, od zepsutej płośki, że modlimy się, żeby dojechało ten miejski, więc postaramy się na okrąglaka, żeby tego nie obciążyć i przywieźć wynik. No w sumie prezent trochę od Bartka Grzybka, no ale przynieść dobry wynik na metę. Taki jest cel. Celem jest meta, no może coś fajnie będzie, może coś fajnie dla kibiców, ale chcemy być na mecie kompletnym autem na dobrym miejscu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na mecie. Dzięki wielkie, na razie, hej. Atek! Atek! Uśmiechamy się. Stoiki na górze. Przyjdzie na was czas. Przyjdzie.